Cześć, mam na imię Liliana i dzisiaj spotykamy się tutaj przy okazji urodzin naszego centrum. Ponieważ mamy urodziny w styczniu, a jak wiadomo styczeń miesiąc zimowy. Miesiąc zimowy kiedyś zawsze bardzo śnieżny, w tym roku jak i w poprzednich różnie dobywa. I my chcielibyśmy dla Was z okazji świętowania naszych urodzin wyczarować śnieg. Nasz śnieg, który zaprezentujemy, również możecie zrobić sami w domu albo jak najbardziej przyjść do nas do centrum i wziąć udział w warsztatach Zima na zawołanie. Co nam jest do tego potrzebne? Potrzebny nam jest jakiś słoiczek. Ja tutaj posiadam słoiczki w trzech różnych wielkościach. No i jak to bywa z naszymi magicznymi kulami, jakiś świat w środku. U nas tym światem, który jest, no to oczywiście jest nasze centrum. A tutaj mamy model chłodni kominowej. Chłodni kominowej, którą ja w tym momencie również widzę z okna, którą możecie do nas przyjechać, zobaczyć na zewnątrz, jak i również wewnątrz, a w okresie letnim również wjechać na samą jego górę, ponieważ stamtąd rozpościera się przefantastyczny widok na całą Łódź. Ale zacznijmy czarować nasz śnieg. Aby go wyczarować, potrzebujemy takiej substancji, która się nazywa poliakrylan sodu. Wygląda jak sól, sypka substancja. Znajdziemy ją w różnych produktach, które pochłaniają wilgoć, ponieważ ma super właściwości absorbujące wodę. I z tego tutaj proszku, który jak widzicie niewielka ilość została wsypana do krystalizatora, uzupełniamy odrobinką wody i musimy pomieszać i czekamy na czar. Jak widać, powoli substancja puchnie, absorbuje wodę i zmienia się w galaretkę, a następnie w nasz sztuczny śnieg. Oczywiście ten sztuczny śnieg to nie jest taki śnieg, z którym spotkacie się na stokach narciarskich. Temperatura jego jest taka sama jak temperatura wody, którą do środka dodamy. Mieszamy tak długo, aż nasza substancja stanie się sypka, ponieważ chcemy, aby nam śnieg wirował w naszej kuli śnieżnej. Gotowy śnieg? Wsypujemy do środka naszej kuli. Niezbędna nam jest oczywiście taka ilość, jak nasz słoiczek. Zobaczmy, czy jest odpowiednia. Możliwe, że trochę za dużo, ale popatrzmy, jak pięknie ten śnieg nam w naszej kuli wiruje. Zima EC1. Ale zimowy śnieg również kojarzy mi się z takim pięknym, skrzącym się śniegiem, kiedy jest bardzo duży mróz. Możemy też nasz śnieg zrobić w ten sam sposób. Wówczas, aby to uzyskać, do gotowego naszego sztucznego śniegu będziemy musieli dodać troszeczkę brokatu. Zaprezentuję Wam to w tej większej kuli, ale nim to zrobimy, to trochę więcej potrzebuję tego sztucznego śniegu wytworzyć, jednak ta kula jest bardziej okazała. Wsypuję znacząco większą ilość naszego poliakrylanu sodu, dolewam wody i mieszam, tak samo jak poprzednio. Tak długo, aż stanie się sypkie. Naprawdę jest to bardzo fajna zabawa, a do środka możecie wkładać dowolne obiekty, czy na przykład ośnieżoną choinkę, albo samemu wykonać model jakiegoś miejsca, może na przykład model waszego domu. I razem z rodziną stworzyć własne, unikalne kule śnieżne. Śnieg mamy sypki,
I teraz dodajemy brokatę. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie użyć kolorowy brokat w różnych kształtach. Ja jednak zostanę przy takim białym, skrzącym się, bo tak jak powiedziałam, on mi najbardziej przypomina taki śnieg w zimowy, w mroźny zimowy dzień. Również mieszamy. O, i pojawia się fantastyczny, pięknie odbijający światło śnieg. Ściągamy pokrywkę i niech pada. Jak widzimy, przepiękna ozdoba naszych zimowych mieszkań. Idealny prezent, aby komuś może wręczyć z okazji urodzin. Bardzo oryginalny i przede wszystkim bardzo przyjemny w dotyku do zrobienia, magiczny, unikatowy. Zapraszamy Was do nas, do centrum, na inne warsztaty. Jeszcze miski zapomniałam, a przyda się na później.